Przed Państwem zawodnik, który jest związany ze sportami walki od 16 roku życia. Trenuje w Street Autonomy Rzeszów i w głównej mierze skupia się na walkach na gołe pięści. Przed Państwem Bartosz Ufol Kwiatkowski! Popularny Ufol to zawodnik, który miał już okazję walczyć na tej nowej arenie w Otore i nawet w ostatnim pojedynku na gali numer 4, którą razem komentowaliśmy w jednym pojedynku, poddał i znokautował swojego rywala. Tak, pamiętam dokładnie tę postać i tym samym oznacza to, że naprawdę turniej jest mocno obsadzony. To już nie są zawodnicy, po których nie wiemy, co się spodziewać. To są zawodnicy, którzy pokazali swoje umiejętności, zostali wyselekcjonowani ze wszystkich zawodników, którzy walczyli w poprzednich edycjach i naprawdę zostali wybrani tylko najlepsi, najtwarci. Ufol poza Wotorem walczył również na King of the Streets, tam również wyszedł z tego zwycięsko. Zawodnik przekrojowy z tej takiej ekipy turniejowej dzisiaj, bo niezłe zapasy i niezły parter. Stójka też taka agresywna, jest zawodnikiem idącym do przodu. Także tutaj na pewno zawodnik, który da sporo emocji. Ostatnio był super fight, teraz wziął udział w turnieju, padła taka propozycja, a Ufola długo namawiać nie trzeba, zainteresowany był, mówi, że lubi to, co robi, także i teraz czekamy na jego rywala. A już teraz, szanowni Państwo, zapraszamy do naszej areny zawodnika doskonale znanego wszystkim sympatykom walk na gołe pięści. Uczestnik turniejów The War. Jak sam przyznaje, niski wzrost nadrabia potężnym uderzeniem. Przekonajmy się, przed Państwem Michał Kornik Kornacki! Michał Kornacki, zawodnik, jak wspomniał konferencjer, o niewysokim wzroście, no ale jego rywal również nie dysponuje wielkim gabarytem, także trafili w tym losowaniu akurat dobrze. To właśnie chciałem zaznaczyć, że wcześniej się co nieco faktycznie zachwycaliśmy tutaj do umiejętnościami Kwiatkowskiego. Chciałem już wtedy na samym początku dodać, że faktycznie do tych walk z takimi naprawdę olbrzymimi, jak to się mówi, koniami może mu braknąć kilku czy też kilkunastu centymetrów, bo jego wzrost wynosi 178 centymetrów. Także tutaj mamy zawodników niejako zbliżonych warunkami fizycznymi. No, popularny Kornik wywodzi się z zapasów. Pytany ostatnio, jak teraz trenuje, to mówił, że trenuje stójkę z elementami MMA. Natomiast zapytany o najgroźniejszą swoją broń, no to jednak wskazał te zapasy i faktycznie z jakichś przecieków, które do mnie docierały, to potrafi mocno gruchnąć przeciwnikiem o matę, więc mam nadzieję, że to będą trochę inne zapasy niż te, które prezentował Greg. Jak to się mówi, z wilka psa nie zrobić, także tutaj ja też nie uwierzyłbym nigdy tak naprawdę, że z zapaśnika nagle zrobimy do świetnego boksera, kickboksera czy grapplera. Ale słusznie, że szlifuje tą najsłabszą, jak w cudzysłowie, swoją płaszczyznę. Jak najbardziej. Tutaj zwłaszcza w walkach na zasadach w Otore należy być kompletnym zawodnikiem, bo walka może toczyć się w każdej płaszczyźnie. Porównanie obu zawodników. Podobnie wagowo, no wzrostowo przewaga na korzyść Kwiatkowskiego, choć widzimy w obrazku, to wcale nie wygląda tak mocno na korzyść Ufola. Obaj no, nie są obdarzeni wysokim wzrostem, ale niezwykłym sercem do walki. Zobaczymy, czy okaże się to tylko, czy aż 10 cm różnicy. Obaj skupieni, zmienia sobie pozycję często Ufol. Obydwoje właściwie na chwilę obecną zaczęli w tej samej pozycji, ale obydwoje zaczęli w pozycji odwróconej, czyli Mańkuta. Teraz Ufol nieco czaruje, faktycznie wrócił do klasycznej. Ale na razie spokojnie obaj próbował teraz kopać Kornik, ale wszystko spoza dystansu. No ale faktycznie wyczuł dobry moment, kiedy mógł obalić swojego rywala, ale faktycznie nawet ta nowa zabezpieczona platforma nie uchroniła zawodników przed wypadnięciem. Oj, 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 chyba mamy kontuzję, coś z palcem. Kornik sygnalizuje faktycznie, chyba złamany. Tak, to jest twardy facet, on by nie sygnalizował tutaj byle jakiego urazu, faktycznie mało tego, pod wpływem dużej adrenaliny, naprawdę jestem przekonany, że wydarzyło się coś
Oj, 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 będzie tutaj problem. Chyba nie będzie zdolny kontynuować tego pojedynku dalej Kornik. Co gorsze, zakończenie pojedynku, jaki jest... Koniec walki, tak. Kontuzja eliminuje Kornackiego z tej walki. Bartosz Kwiatkowski przechodzi do półfinału. No, na pewno nie w taki sposób, jaki by chciała. Tam w półfinale będzie na niego czekał niezwykle groźny Waczyński. Nie jesteśmy w stanie nawet przeanalizować, co się stało. Faktycznie wybiega to poza oko kamery. No szkoda, że w ten sposób skończył się ten pojedynek. Oj, przede wszystkim dużo zdrowia dla Kornackiego, bo no, nie wygląda to ciekawie. Naprawdę coś się tam poważnego podziało z palcem. Tego życzymy każdemu z uczestników. Oficjalny werdykt przed nami. Panie i panowie, tym razem kontuzja uniemożliwia kontynuowanie tego pojedynku, a zatem ogłaszamy drugiego półfinalistę turnieju WOTORE 5. A jest nim Bartosz Ufol Kwiatkowski! Jest wzajemny szacunek po walce u obu zawodników. No i ani jeden, ani drugi niezadowolony. Plus tylko dlatego dla Ufola jest taki, że no nie zmęczył się za bardzo w tym pojedynku, nie odniósł żadnych obrażeń w przeciwieństwie do swojego rywala i świeży wejdzie do półfinału, ale tam też zawodnik, który się nie zmęczył i też nie odniósł żadnych obrażeń.